Pozwolicie, że kilka słów powiem. To dla mnie trudny czas, bo sami wiecie, nigdy bym nie zaczynał przygody samorządowej, gdyby nie Maria. Ja pamiętam, jak w 1989 roku przyjechał do Zambrzeńca. Ja wtedy w biednej, małej, wiejskiej szkole byłem szefem, dziewczęta wszystkie wtedy, moje koleżanki rodziły i padło na mnie, choć ja się do tego nie rwałam. I Marian przyjechał jako członek Komisji Oświaty. Pierwszą rzecz, jaką zauważył, to gdzieś tam była grubana rynna. I tak go zapamiętałem. Później zaprosił nas do drużyny. No i tak 25 lat. Współpraca merytoryczna, ale bardzo trudna. Ja uważam, że ten medal to chyba dzisiaj jemu się najbardziej należy, bo polityk roku, jaki był ze mnie polityk, jak często byłem przy nim. Myślę, że wszystko, co w polityce środowisko-węgrowskiej działo, to był efekt wielu rozmów, niekoniecznie w gabinetach, ale czasami długich rozmów nocnych. Myślę, że dzisiaj, kiedy jesteśmy tutaj w tym smutnym czasie dla nas wszystkich, myślę, że musimy się zastanowić, co z Włochowem na przyszłe lata, bo trudno będzie takiego przywódcę zastąpić. Ja jedną chcę deklarację złożyć, że kiedy pył opadnie, dzisiaj czekam na to, żeby Włochów wreszcie miał komisarza. I bardzo mocno to zabiegam, żeby go wyznaczyć, bo nie może być gmina dwa tygodnie bez przywództwa. Wtedy, kiedy do 15 listopada trzeba złożyć budżet. Ja to wiem, to są bardzo ważne rzeczy. Ale myślę, kiedy ten komisarz zostanie wyznaczony, to wszystkim nam, jak i sobie, bo ja o tą funkcję chcę jasno to powiedzieć, nie będę zabiegał. Po to mnie ludzie postawili w powiecie, między innymi Marian też tam mnie po to postawił, żebym pilnował jedności wspólnoty powiatowej. Bo tu dzisiaj to powiem, jak to powiedział ekscelencja, że pan starosta jest u swoich, a nie jest w Węgrowie, bo ci Węgrowie też są do czystości bardzo duże. Ale od kilku lat, od pięciu jest tak, że wicestarostą jest zawsze osoba z Węgrowa i możemy się tą wspólnotą dzielić. I zawsze łatwiej jest być ze swoimi i bliskimi. Natomiast w tym, czego na pewno chciałbym nam dzisiaj, na nas tu wszystkich patrzy, jest to, żebyśmy na przyszłość byli mądrzy, się nie pokłócili i stanowili najpierw wspólnotę gminną, a później wspólnotę powiatową. W 2014 roku, kiedy układałem tą władzę powiatową, Marian może nie brał w tym czynnego udziału, bo już miał te swoje słabości, ale bardzo mocno kibicował, żeby nam się udało, bo dla niego najpierw była gmina, a później był powiat. On wiedział, że w tym powiecie jest dobrze wtedy, kiedy, ja to mogę z śmiałością powiedzieć, kiedy władza pochodzi z Włochowa, to Węgrów wtedy nas bardziej kocha. Myślę, że tak Marian by chciał, żeby było. Ja, jego niegodny uczeń, chciałbym mu za wszystko podziękować i życzyć nam przyszłości wspólnoty i mądrości w tym, co się wydarzy w najbliższym czasie i najbliższych latach. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj akurat przypadł mi zaszczyt odebrania tego medalu.
z tym, że ja trochę inaczej patrzę na zasługi w tej książce. Otóż tytuł tej książki, gdyby nie było inspiracji Mariana. Właśnie on, lata temu, zainspirował mnie do napisania książki razem z prezesem Grochowskim. No i wziąłem się za tą książkę, napisałem i 3 miesiące temu Marian uczestniczył w jej promocji. Widziałem, jak się cieszył tą książką, bo ona wyjaśniała pewne sprawy naszej ojczyzny, małej ojczyzny Łochowa. Pokazywała nowe wydarzenia, których dotychczas nie znaliśmy. I muszę przyznać, że to mi sprawiało też satysfakcję, że jakiś cel został osiągnięty. Ponadto nie byłoby tej książki, gdyby nie wiele osób z Was tu siedzących, którzy włączyliście się w dostarczanie materiału i w pomoc merytoryczną. Kieruję posła podziękowania tutaj do moich przyjaciół z Łochowskiego Klubu Seniora. Dziękuję Wam serdecznie. No i teraz kilka słów takich ogólnych. Otóż tu papież był często już cytowany, ja też jeden cytat chciałem przytoczyć. Otóż Jan Paweł II powiedział kiedyś, że myślenie o przeszłości determinuje przyszłość. To niejako przyszłość jest fundamentem przeszłości. Na tym fundamencie jest też inna przyszłość. My, nasza mała ojczyzna jest szczególną ojczyzną, którą kochamy, z którą się identyfikujemy poprzez szkołę, poprzez parafię, poprzez podwórko, wieś i gmina. I ta mała ojczyzna, ona jest piękną i wielką ojczyzną dla nas, bo naprawdę Łochowa musimy być dumni. Słuchowa musimy być dumni, dlatego że ma chwalebną, wspaniałą przeszłość. I myślę, że z księdzem proboszczem rozmawiali, zanim się rozpoczęła ta sesja, o tym, by tą przeszłość ukazywać. By szerzej pokazywać te wątki, które są naprawdę wspaniałe i chwalebne. I to będziemy czynić. Książka oczywiście nie zamyka spektrum spraw związanych z historią i przeszłością naszej małej ojczyzny, ale przynajmniej rozpoczyna. Przynajmniej próbuje zdefiniować, pokazać niektóre fakty. Fakty, których naprawdę nie powinniśmy się wstydzić. Dziękuję za uwagę. Chciałbym w swoim imieniu, w imieniu swojej starej bardzo serdecznie podziękować. Myślę, że ten medal jeszcze bardziej nas zmobilizuje do lepszego działania na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców, gminy i okolicy. Thank you.
Bożym Świętym.